No i witajcie, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a to drugi odcinek z serii City Skylines 2. Tuż po premierze budujemy miasto doznań, czyli tak zwane miasto marzeń. No, co zrobiliśmy w pierwszym odcinku, to mniej więcej widzicie, najwięcej tutaj czasu spędziłem. Jeszcze pomyślę, czy może tego jeszcze jakoś nie ulepszyć albo zrobić właśnie w postaci takiego ronda okrągłego, które mi się sprawdzało, to tutaj byśmy po prostu dodali troszkę i byśmy to tak jakoś ładnie może połączyli. Myślę, żeby to no mogło trochę zgrabniej wyglądać, ale zaraz się jeszcze nad tym zastanowię. W dzisiejszym odcinku będziemy, moi drodzy, skupiali się przede wszystkim na tych wszystkich właśnie surowcach naturalnych, czyli naszym celem będzie jakaś forma rolnictwa, forma kamienia, którego mamy tutaj. Zobaczymy, ile te kwadraciki nas będą kosztowały. No drzewa to zobaczymy. I muszę się zastanowić, jak to fajnie zrobić, bo opcji jest kilka. Albo zrobimy to w postaci takich kółeczek, troszkę większe niż są te z złoża. Zobaczymy, czy to zatrybi w ten sposób. Albo zrobię to jakoś kształtem w postaci no kwadratów, no bo generalnie, jeżeli mamy pola w świecie realnym, no to jakby nie patrzeć, te pola są jednak kwadratowe. Teraz tak, zobaczmy, czy my tu mamy jakiś bajer. Już możemy dzielnicę wyznaczać, także już to zrobię. Tutaj jeśli chodzi o na razie te mieszkalne, a to nawet więcej, tutaj żadnych bajerów widzę, że nie mamy. Czyli to jest ta rezydencja Gwiazdy Popu. No tak generalnie wiecie, no możemy mu tutaj... O, wiecie co, może zróbmy tak, niech ta Gwiazda Popu sobie będzie tutaj. Damy sobie Gwiazdę Popu. A co? Jest zapotrzebowanie... Nie będzie u nas lepsza Gwiazda Popu od innych mieszkańców. Niech mieszka tak samo jak wszyscy inni. Ja bym bardzo chciał jakieś parki zrobić, ale z tego co widzę, to nie mamy tego dostępnego niestety, że no niestety, tutaj może bliżej tego zjazdu to zróbmy mniej, dobrze. I teraz tak, myślę, że już sobie na pewno dzielnicę wyznaczymy i ja bym to zrobił, moi drodzy, w ten sposób, że... Aha, bo to teraz się nie przeciąga, tylko się zaznacza, dobra. Aha, pod przemysł, dobra, dzielnicy nie możemy. Okej, to na razie nie chcemy jakoś, ale zobaczmy, co by się stało, jakbyśmy tutaj chcieli wyznaczyć teren. No nie, to jest ta opcja pod ten specjalistyczny, czyli właśnie pod rolnictwo i tak dalej. Tylko słuchajcie, dobrze, kupmy sobie te rejony jak najbardziej według tutaj tego, tylko jest sprawa taka, moi drodzy kochani. Sprawa wygląda następująco. Dobra, tutaj jest jakieś rolnictwo i tyle. No możemy kupić od razu już konkretnie. Kupimy tak, jak są te surowce. 105 tysięcy, przeżyjemy taki wydatek, myślę. Dobrze, tylko teraz sprawa jest, moi drodzy, taka, bo musicie mieć świadomość jednej rzeczy. A to tutaj już może ten kwadracik też dokupimy nam, to myślę, że łatwiej już. Nie chodzi nawet o to, czy to jest symetryczne, czy nie, ale... Bardziej mi tu w tej chwili, słuchajcie, chodzi o to, żeby to jakoś działało. No właśnie, bo ostatnio równałem teren i tak sobie narównałem ten teren, że tu niestety też będzie trzeba go wyrównać. Okej. No dobrze, to żeby już było jakoś tam w miarę podobnie. Do rolnictwa myślę, że akurat im to nie zrobi wielkiej różnicy, czy jest pod górkę, czy nie, zresztą to się okaże, ale już ładnie sobie wygładzimy, bo oczywiście chcemy jakoś tam, żeby to wszystko w miarę, moi drodzy, funkcjonowało. Dobra, tu już jest spora górka, ale nie wiem, czy będziemy ją tutaj... Tu by trzeba trochę też faktycznie wygładzić, chociaż te gładzenie, tak jak mówię, tutaj w tej City Skylines 2, no jest troszkę gorsze niż te znane mi. Dobra, i tutaj kamienie. Okej,
Od czego bym zaczął? Ja myślę, że zacząłbym od kamieni. I teraz sprawa wygląda, moi drodzy, w ten sposób, że jeżeli... Może dwa zrobimy duże. Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli my budujemy ten specjalistyczny przemysł, to niestety ma to taką wadę. 180 stopni bym chciał. No nie wygląda to na proste. No jak dla mnie to nie jest w życiu 180 stopni. Nie wiem, jak oni tutaj to liczą, ale zostawmy to. Jeżeli robimy, słuchajcie, ten przemysł specjalistyczny, to ma to tę oto wadę. Spróbujemy tak i zobaczymy, co tu się da wymyślić, jak to będzie się rozkładało. Ma to taką wadę, moi drodzy, że niestety, ale będzie większe zapotrzebowanie na... Okej. Bo tutaj myślałem, żeby to może tu zrobić, ale to nam faktycznie ucieknie. Zróbmy jedno. Dobra, bo już się zawiesiłem z tego wszystkiego. Już wam tłumaczę, co miałem na myśli. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli robimy ten przemysł specjalistyczny, to niestety, niestety wygląda to tak, że... No właśnie, tutaj też tak do końca myślę, że się nie zamkniemy, ale niech będzie tak i będzie spoko. Wada jest tego, słuchajcie, następująca. Dobra, to później zrobimy. Robiąc przemysł specjalistyczny, rośnie wam po prostu zapotrzebowanie na małe rejony o małym zagęszczeniu, czyli po prostu mówiąc najprościej na małe domki. No niestety, moi drodzy, niestety, ale taka prawda i nic absolutnie z tym zrobić się nie da, więc to jest coś kosztem czegoś, bo wiem, że już wiele osób się dziwiło tutaj, kurczę, czemu tylko macie zapotrzebowanie na małe domki, a na bloki te o dużym zagęszczeniu nie. No to już wam odpowiadam, dlaczego tak się dzieje właśnie. Jeżeli idziecie w przemysł specjalistyczny, to tak się po prostu dzieje. Natomiast ten przemysł specjalistyczny też daje o wiele lepszą kasę. I zaraz się o tym też przekonacie. Zobaczmy, moi drodzy, to generalnie, co jest nawet ciekawe, zajmujemy, zobaczcie, bardzo dużo terenu w tej chwili, ale to wszystko będzie zagospodarowane. To nie jest tak, wiecie. Dobra, tutaj się trzeba oczywiście tego w miarę nauczyć, jeśli chodzi o dodawanie tych punktów, jest to do zrobienia. Ja w tej chwili, jak widzicie, to daję o wiele dalej niż te kolory, tak? No bo tutaj już, no tu jeszcze coś tam na styk jest, tak? Coś tam na styk jest, ale generalnie jakby nie ma za wiele. I właśnie no, taką sobie tutaj metodę obrałem. Zobaczcie, żeby to zapełnić po prostu na fulla. I zobaczymy. Nie wiem, czy to zadziała. Jakby teraz nie chcę was w błąd wprowadzać, czy to tylko musi być w tym miejscu, gdzie jest najbardziej, że tak powiem, kolorowo. Czy coś też się stanie, jak... Chociaż tutaj możemy akurat dać handel, więc ja myślę, że tutaj troszeczkę... O, tutaj troszeczkę odpuścimy. O, proszę, już awansujemy, a dopiero co, słuchajcie, na koniec odcinka awansowaliśmy, a możecie mi nie wierzyć, ale poza odcinkiem nic, absolutnie nic nie robiłem. Także możecie mi w to nie wierzyć, ale tak jest. No i zobaczcie, tu możemy sobie wtedy handelek jak najbardziej, myślę, że dać. Zobaczymy, jak to się sprawdzi przy tym przemyśle specjalistycznym. A więc co za tym idzie,
No widzicie, no może nie wygląda to w tej chwili jeszcze, wiadomo, jest to do dopieszczenia. Wiadomo, że mamy teraz jeszcze też inne rzeczy do ogarnięcia, więc jakby no teraz nie będę aż tak dopieszczał wszystkiego po kolei, ale tu właśnie w ten sposób, kochani, bawiąc się, jak widzicie, można to fajnie jakoś tam ukształtować, no to już jest jakby kwestia bawienia się, nie? Więc to jest to. Druga rzecz to oczywiście, moi drodzy, a czemu tu mam? Nie, no dobrze mam. Chwilowy lak był, dobra. Kolejna rzecz, moi drodzy, to oczywiście, co by mnie dość mocno interesowało, to oczywiście rolnictwo. Oczywiście rolnictwo, które bym chciał sprawdzić, jakieś może kurczaki. Najlepiej, wiecie, robić wszystkiego po trochu na danym. No tutaj nie mamy wyboru, bo jeżeli chodzi o wydobycie kamienia, no to jest jakby jeden rodzaj kamienia i nie macie specjalnie wyboru, tak? I jakby, no, musicie się tego trzymać. Oj, ta droga coś tu trochę za blisko idzie, ale to się jeszcze zastanowimy. Aha, bo tutaj musi iść blisko, żeby była stacja wody. A zobaczmy w ogóle, jak stoimy z wszystkimi surowcami typu prąd. No, produkcja elektryczności spoko, 10 MW sprzedajemy. Także spoko, a co do wody, no nie sprzedajemy, bo nie mamy podłączonej rury, ale dostępność jest jak najbardziej wody. Okej. Przypominam, że cały czas lecimy bez żadnego kredytu. Tutaj nadal mamy zapotrzebowanie na przemysłowe. No niby się obudzili, że chcą biurowce, natomiast to nie jest, moi drodzy, wcale tak hop-siup tymi biurowcami, bo zaraz oni zdanie zmienią. Słuchajcie, ja nie ma problemu. Wiecie, że ja z miłą chęcią im te biurowce zaraz dam, ale oni zaraz zdanie zmienią i tych biurowców nie będą chcieli. Dobra, troszeczkę dodaliśmy przemysłu, nie za dużo. Jeszcze jakiś handelek. Tu oczywiście moim celem jest później przerobienie tej drogi, tylko musi nam się odblokować droga autostradowa, wcześniej tego nie chcę tykać i wtedy chciałbym zrobić tutaj wjazd z jakimś fajnym rondem. No ale cóż, może zrobimy to też tutaj i tylko musimy sprawdzić, jak wygląda. No nawet ładnie to wygląda, tak w tym kwadracie chyba lepiej. Wiadomo, że tu jest oddzielone, bo to jest okrągłe, ale chciałem robić kółka, co niekoniecznie by może oddawało. I także zobaczmy teraz kolejną rzecz. Jak to wygląda? Czyli to znowu mówimy o tym tutaj z kraju mapy, czyli tak stąd też musiałby. Dobrze, no to zrobimy najwyżej tutaj wtedy rondko. No idealnie. Spoko loko, moi drodzy. Tylko że myślę, że jak już tak idziemy, to już pójdziemy na grubo, ale ten kąt mi się. No niby jest 90. No niby jest 90. No i tutaj mamy jeszcze oczywiście, jak widzicie, możliwość zrobienia przemysłu drzewnego. O, odblokowaliśmy ostatnio ronda. Może mi się uda jakieś fajne rondko tutaj zrobić? No nie uda mi się. Mimo szczerych chęci mi się nie uda, bo... Wiecie, zrobię coś, czego robić nie chciałem, ale zobaczycie, że to naprawdę będzie masakra za chwilkę z tym. No ale trudno. A zresztą możemy to kawałek dalej jeszcze. Zobaczycie, że to będzie z tym masakra totalna, dlatego że no po prostu będzie masakra. No. Nie da się tego tak ładnie połączyć. Niestety tego twórcy gry nie dopracowali. Brakuje mi tu bardzo, ale to bardzo mów i ta... No dobrze, rondko byśmy mogli zrobić, gdybyśmy przesunęli kawałek ten straż pożarną, jeśli dobrze kojarzę. A dobra, to niech straż pożarna będzie naprzeciwko policji. To w sumie nie ma tutaj większego znaczenia, jeśli my tutaj rondko jakieś zrobimy. Ojej, co ja robię? Nie to. Eugenie, ogarnij się. Byle jak, ale się zachowuj. O, chociaż ciężko to też jest nazwać jakimś fajnym rondem. Ja znam, no, sam bym pewnie zrobił o wiele ładniejsze rondo, w sensie i nawet nie wiem, czy nie zacznę tworzyć sam takich rond.
ręcznie umiem je robić. Według mnie są lepsze niż te gotowce. Coś mi się w tych rondach tu nie podoba. A, pauza. I teraz mamy, moi drodzy, problem, bo oczywiście rozwalając to, no nie mamy autostrady, więc co jedynie możemy zrobić, żeby to połączyć. I widzicie, to tylko możemy zrobić tak, stąd tu. Stąd tu. No niby się tam w miarę udało, tragedii nie ma. Słuchajcie, jakoś tam się udało, tragedii nie ma, ale to też nie jest do końca to, co bym sobie życzył. Dobrze. Co tu jeszcze? No na pewno handelek by trzeba troszeczkę tutaj rozwinąć na wjeździe do miasta i może spróbujemy też te... A może tutaj spróbujemy strefę biurową, skoro tak się domagają. Chociaż od razu wam mówię, że nic z tego raczej wielkiego nie będzie. Ale spróbujmy. Spróbujmy i tu troszeczkę handelku jeszcze sobie dodamy. Dobra. To już niech do równego będzie. Droga i tak potem docelowo jest, słuchajcie, do... No oczywiście do przerobienia. Zanim oczywiście się weźmiemy za robienie strefy... Znaczy nawet nie wiem, słuchajcie, czy tam przez przypadek nie zrobimy... Się zastanawiam właśnie, czy przez przypadek nie zrobimy tak, że... Dobra, jeszcze mamy jakieś średniej gęstości, tylko tu na razie za bardzo nie ma gdzie. Musimy to dosyć mocno przemyśleć. Tu jakąś atrakcję. A, tu wybudowałem tą atrakcję. Aż się zachłysnąłem, moi drodzy, z wrażenia. Wypoczynek jest, odblokowały nam się parki. Właśnie, moi drodzy. Słuchajcie. No niech będzie tak, ten prosty park. I zobaczcie, ja mam taką tutaj, myślę, że zasadę. No i tu na pewno też jakiś park by musiał być, ale tu może bym chciał od tej ulicy. O. Dobra. No dobrze, okej. Okay. To tak, już wam mówię, o co mi tu w tym wszystkim się rozchodzi. Chciałbym tu zrobić oczywiście tą strefę, wiadomo. I myślę, że wokół rolniczej też damy domki, które będą stricte pod... rolnictwo i to będzie te właśnie tworzenie przez nas no, dzielnic. Myślę, że musiałbym wybudować liceum, natomiast nie do końca jestem jeszcze do tego liceum przekonany, ale no wyjścia my nie mamy za dużego, a niech będzie tu przy wodzie. O, już są uczniowie, dobra, no niech sobie będzie liceum. Także słuchajcie, sprawa jest taka. Tu mamy do zrobienia. Ja często to sobie oczywiście jakoś wyznaczałem, jeśli chodzi... Tutaj by bardziej na drewno. No to inaczej, bo tu jeszcze jedna trasa by nam się wtedy przydała. Wiecie co? Bo tutaj zrobimy oczywiście kawałek rolnictwa. Tylko nie wiem, czy tak przy głównej drodze. Kurczę, to też tak trochę lipa na rolnictwo przy głównej drodze. Będą zanieczyszczenia. Bo tutaj nam pasuje na pewno na przemysł leśny. Ale to zaraz też zobaczymy. I teraz mamy tak. Mamy zboże albo kury. Jak widzicie, zbyt dużej opcji nie mamy. No raczej zboże bym tam dał dalej, a kury niech będą tu bliżej. No cóż, moi drodzy, nie mamy za dużego pola manewru niestety. Więc robimy tak, jak nam tutaj dają możliwości. Jeszcze przy tym rondzie, nie? Naprawdę. Kochani, moi drodzy. Czekajcie, najpierw to zrobimy tak troszkę byle jak, a później to oczywiście poprawimy.
Dobrze, no bo tak jak widzicie, to takie się robią, kurczę, okręgi. No dobrze, że to pokazuje jakoś tam zasięg, nie? Natomiast jak dla mnie to raczej takie, no tutaj wiadomo, pola czy coś, no to to wiadomo, że powinno być to po prostu w kwadracie, no. Ale może nam się uda jakoś to specjalistycznie dopracować. Kurczę, zaraz się przekonamy, czy się uda, czy się nie uda. Zobaczymy, co się stanie też, jak właśnie dam na odrobinie białego. No to tu nie mamy już za dużego wyjścia, to troszeczkę też to podciągniemy. Przy rondzie kury będą się pasły. No niezbyt, słuchajcie, fortunne miejsce na hodowlę kur. Ale tak jak widzicie, nie mamy na to wpływu. To tam możemy zrobić ewentualnie drzewo, czyli analogicznie tak samo moglibyśmy zrobić tutaj. I wtedy może od góry jeszcze. Powiem wam, ciężko mi jest z tymi kształtami się tak ogarnąć. Dobra, no trudno. Zrobimy to w taki trochę badziewny sposób. W sensie na razie będzie robocza droga, która z autostrady będzie sobie tu szła. Aczkolwiek ja nie jestem do końca przekonany, jak to do końca wykorzystać. Na pewno nie tak daleko. Też damy kury, a tam dalej damy zboże. Tak zrobimy, moi drodzy, ale co nie zmienia faktu, że od głównej drogi, kurczę, to powinno być tak, czyli tą drogę by trzeba trochę przesunąć. Poczekajcie, a jakby to tak bardziej na siebie nachodziło, o, to wtedy mamy większe pole manewru. Coś takiego. Dobra. Dobrze. Zaraz zobaczycie, co ja tu knuję i co ja tu kombinuję. Zrozumiecie to, jak zbuduję jeszcze jeden. I tam będzie wtedy na przykład zboże. No może ta droga, kurczę, bo tak w zasadzie, wiecie, jeśli chodzi o drogę dojazdową. Ukończ obszar. Dobra. Zrozumiecie, o co mi chodzi? Aha, bo tu mamy ten komfort, że możemy w zasadzie. Okej. To to musi być tak bardziej, żeby zahaczyło. To to musi być tu. Okej. W sumie można najpierw budować to jakby, a później dopiero do tego, słuchajcie, możemy doklejać drogę, co ma oczywiście swój plus w moim odczuciu. Bo przy tych kształtach, które musimy tutaj, wiecie, zaplanować, tam już niestety wchodzimy trochę w las i to powinniśmy też przyciąć. Więc na pewno tam nie powinniśmy z tym iść. A powinniśmy iść bardziej tu, tu. No trudno, drogę będzie trzeba wywalić widocznie. Kawałek drogi. Już nie zrobimy. Aj. Dobra, to zrobimy inaczej. Potrzebnie to robiłem, ale okej. Wiemy, że tak zadziała. W zasadzie można tak zrobić, że ta droga. A, i tutaj też trzeba dojazd od razu zrobić. A jestem ciekaw, czy da się, pewnie się da. Słuchajcie, kochani, żeby to tak naprawdę, wiecie, realistycznie wyglądało. Taka rasowa wiejska droga. Do tego. To to w ogóle obudowałem jakoś. Nie, to już tam się coś wybudowało. Dobra. I teraz tak. Ja muszę teraz ogarnąć, co ja tu narobiłem, nie?
Aha, dobra, to miałem powiększyć. Dobrze. Jeżeli miałem powiększyć, no to to będę powiększał. Oczywiście, że tak. Nie wiem dokąd, dotąd może. Tak się nam kółko kończy. To nie wiem, czy jest sens to jakoś dalej dawać, skoro i tak tu nie ma żółtego. Już do drogi możemy spróbować, ale generalnie... O! Coś w ten deseń. Nie wiem, czy to wygląda, czy nie. Jakby w tej chwili się nad tym nie zastanawiam. Będę się zastanawiać później. To może będzie łatwiej nam zrozumieć. A jeśli chodzi o to... To co autor miał na myśli, to tak, ja tutaj bym musiał jakąś granicę tego wyznaczyć, w sensie, że nie chciałbym z tym na pewno, kochani, lecieć właśnie dalej ten las, dlatego że w lesie będzie przemysł drzewny, też specjalistyczny, jakby nie patrzeć. Moi drodzy, to też jest przemysł specjalistyczny. Widzicie, można to ładnie dopasować. Wiem, że jak na live to testowałem, to miałem z tym jeszcze problem wtedy. Ale jak widzicie, można to bardzo ładnie jakoś... Można to jakoś w miarę ładnie, słuchajcie, zobaczcie. Niepoprawny kształt. Aha, bo... Ej. Tutaj coś mamy, o... Najpierw tu trzeba dać. Tylko jeszcze się nie zastanawiałem, gdzie będzie wjazd na tą fermę, od której strony. Ona ma chyba od tamtej. No to dobrze, może mieć od tamtej strony wjazd. No i super. Jeżeli ma, słuchajcie, ferma od tamtej strony wjazd, czyli od tej. O! To możemy zrobić. To w ogóle, wiecie, jakby... Wy tu nie macie wpływu, bo byście może chcieli, żeby to... Bo teraz mamy taki dylemat, tak? Już wam tłumaczę, o co chodzi. Jest taki dylemat, bo z jednej strony byście chcieli, żeby to jakoś wszystko super pięknie wyglądało, tak? A z drugiej strony... No to... Jakby wiecie, z drugiej strony, no to macie mało do gadania w tym sensie, że... albo się dostosowujecie do, nie wiem, wyglądu, że to wygląda, albo tracicie miejsce, na te surowce, tak? Także tu nie mamy jakby, no to w ogóle jest teraz taki jakiś dziwna droga, ja bym to jakoś ładniej zakręcił i chyba to też tak, przerobimy to, to tak nie będzie wyglądało, to jest słaba wiejska droga, nie? Natomiast chodzi mi, moi drodzy, o to, to może zrobimy też od razu już tak. Cyk, cyk. Dobra, niby podłączone. I widzicie, właśnie chodzi mi o to, no okej, tu jeżeli to zajmuje całość, fajnie, tak? Jakoś nie robi nam to różnicy. Tylko nie pamiętam, czy zboże dałem, czy kurczaki w końcu z tego wszystkiego. A czemu tu wody nie ma? Bo co, ta droga wody nie przewodzi? Czy źle podłączyłem? Serio? Ta droga nie przewodzi wody? No jest tu woda narysowana. Moi drodzy. No jak nie, jak tak, kurde. Kurde Walduś. No jak nie, jak tak. No i tu mi właśnie mówi, ta brakuje, nie? Jakby ktoś się pytał, to właśnie mi tutaj brakuje Mówita w tym momencie. Dobra, odtąd. No nie, bo nachodzi na budynek. Czyli tyle to jest max, ile może być. Tutaj też nie. No czy jest dobrze zrobione? Co oni mi tu pierdzielą? Że nie ma wody. Chyba, że tu gdzieś nie podłączyłem. Nie wiem, tu jest niepodłączone, czy co? No jest podłączone przecież. Czy te moje dziwne kształty tutaj? Nie wiem, nie chce mi się jakby o tym w tym momencie myśleć, ale jak widzicie właśnie to zmierzam do tego, nie? Że
Jakby, no z jednej strony byście chcieli, żeby to super ekstra pięknie wyglądało wszystko, a z drugiej strony nie macie na to kompletnie jakoś wpływu, tak? Bo ogranicza was te niejako te pole z surowcami. Tak jak jeszcze wiecie, drzewa możecie sobie, przynajmniej tak było w jedynce, nie wiem czy to tak też tutaj w dwójce działa, mam nadzieję, że tak. No widzicie, musimy to troszeczkę, ten kształt zmienić, żeby zatrybiło. I tak jak było coś takiego, że wiecie, się drzewa dosadziło i można było ten przemysł rolniczy robić, w tym przypadku drzewny, no to spoko, a... A teraz to nie wiem, czy tak się da, czy się nie da. No dobra, zrobiliśmy tutaj to, co oczywiście, moi drodzy, poprawimy, bo nie myślcie sobie, że ja tego nie poprawię. No jak? Kochanie, chyba, że w ogóle wody nie ma na... O! Chyba, że w ogóle, słuchajcie, wody nie mamy, kurczę, w całym tym... Jak z tą wodą? Może pompy nam, kurde, nie pompują, bo ja tu tak patrzę, że pokazuje brak wody, a... No nie, woda jest, ścieki są, to ja nie wiem, szczerze mówiąc, co tutaj się nie podoba. No i wjeżdżają. No słuchajcie, możemy o te dosłownie pół milimetra w obu kierunkach czteropasmowa. No to pół milimetra mogę jeszcze przesunąć, no ale jak widzicie, coś tu się... Dobra, tu zadziałało, a tutaj nadal nie. No to nic. No to nic, skoro oni tego nie akceptują jako droga, to my nie będziemy tu z nimi jakichś dyskusji dziwnych prowadzili. Im po prostu tą drogę dostarczymy, ale jeszcze sobie zobacz. A ciekawe, że tu działa, a tam nie działa. No to jest bardzo ciekawe, ale okej. Okay. Czyli jakby no wykorzystaliśmy na maksa, na tyle, na ile się dało. No tu już tego kawałka nie wykorzystamy, trudno. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, to bez tam pierdzielenia się z tym wszystkim. Po prostu zrobimy tą drogę inaczej. Nie będziemy tu, wiecie... Stępić o dosłownie każdy kawałek. No teraz musi działać, bo chyba, że to w ogóle... Czekajcie, bo chyba, że jestem na tyle bystry. To jest oczywiście ironia. Bo to jest chyba, słuchajcie, tutaj powinien być. Ja to chyba zabudowałem. No właśnie. Oj, oj, oj. I co ja mam teraz zrobić? To tu bym musiał to, słuchajcie... A to serio tak? To tak na serio? Dobra, przynajmniej się przekonamy, czy tą pszenicę na pewno zrobiliśmy. Bo miała być pszenica, jeszcze można marchewki od biedy. Dobrze, do drogi, od razu do drogi to dostawimy i będzie 100% pewności. Dobrze, to tak by musiało być. Ale droga by musiała być kawałeczek dalej. Dobra, czyli widzicie, spierdzieliłem troszeczkę. Okej. Okay. Dobra, przyznaję się do błędu, nie myli się ten, kto nic nie robi, czyli nie był problem w drodze, a problem we mnie, widzowie, kochani, moi drodzy. Dałem ciała po całości, to w sumie nie muszę tej drogi teraz dostosowywać, mogę sobie najpierw to wybrać, bo przecież zapomniałem. Cały czas, wiecie, mam taki w pamięci oczywiście tą rzecz, że żeby ustawiać, a przecież zapomniałem o jednej rzeczy, bo w jedynce, tak? W jedynce było takie coś, że przecież każdy budynek dopiero mogłeś wybudować, jak do drogi, jakby jak masz drogę, tak? A jak nie masz drogi, to nie. No i co jest?
Teraz to już przegięcie, no i teraz to oni mnie w jajo robią. Żartują sobie ze mnie. Nie, no jest dobrze, wszystko jest dobrze. Cyk. Tu w tę stronę, no tutaj za daleko, to nie mamy nawet co, jak widzicie, robić, bo terenu żółtego nie ma, ale jakby tak dla zasady spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy dać, bo zobaczymy, czy coś się stanie tam, jak damy też tam, gdzie nie ma surowca, rzekomo, rzekomo. Tu to wiadomo, no bo tu jest. Cyk. No, zobaczcie, to jest dosyć fajne narzędzie, fajnie działające, aczkolwiek trochę też wymaga nauczenia się. Nauczenia się na pewno wymaga. Czekajcie, bo teraz coś spierdzieliłem. Troszkę zaskomplikowany sposób to robię. Ok. Jak stwierdziłem, że lecę na całość, to lecę na całość. Nie, nie będzie całe przy drodze. Ok. Dalej i tak już nic nie zrobimy, bo nas kółeczko ogranicza niestety. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, jak wam się ta wersja jakby tutaj podoba. Tym. Mam na myśli oczywiście te. Nic nie mogę zrobić, bo tu coś źle naniosłem chyba. Dobrze naniosłem, ok. No dobra, dobrze jest, a to z tym co, to po prostu trzeba dać w dół. No. I widzicie, każdy szczegół tu możecie sobie dopasować i wygląda to w ten sposób następująco. Natomiast cały czas kompletnie nie rozumiem, w czym tu jest problem. Za mało elektryczności, czyli jakby ta droga może nie przewodziła, słuchajcie, elektryczności za bardzo i to inaczej zróbmy. Widzicie, to są kombinacje cały czas. Tu w ogóle zostało jakieś skrzyżowanie. Nie, to tu co, ja zrobiłem jednokierunkową drogę? Tak jakoś dziwnie, powiem wam szczerze. Dobra, no droga jest, a tu co? No, a, bo patrzcie, jaki jestem. Nie powiem co. Ja zrobiłem tu drogę jednokierunkową w jednym momencie. Okej. Okay. Dobra. Dobra, no to, ale to już też może dla zasady. Aha, tylko teraz nie będzie to takie łatwe, słuchajcie. Nie będzie takie łatwe zbudować tu drogę. Kurczę. Patrzcie, ja jestem szkodnik, nie? Jestem naprawdę szkodnik. Będzie trzeba troszeczkę przesunąć. Może z tyle. I teraz sobie drogę tutaj. Cykniemy, nie cykniemy sobie drogi. A stąd może? Starczy? Jestem ciekaw, czy starczy im tej drogi. Nie starczyło im. Ja pierdziele. Jakie marudy, nie? Człowiek się tu dla nich stara, nic im się nie podoba. Także odcinek ewidentnie pod znakiem, no bym powiedział, przemysłu specjalnego. Dobra, no nie będziemy aż tak się szczypać z tym, bo przecież ile można, nie? Moi drodzy, ile można? Nie będziemy kawałkiem drogi się bawić przez pół godziny.
No jestem szkodnik, moi drodzy, nic wam na to nie poradzę, ale dobra, udało się, chyba będzie teraz wszystko działać, przekonamy się. Słuchajcie, też jakby, no mówię, dużo nowości dla mnie, których nie było w jedynce Cities i na pewno też się niektórych rzeczy uczę. Szkoda, mówię, to nam tego kawałka, no ale już z tym nic nie zrobimy. Ewentualnie, żeby nie był taki tutaj jakiś tam dziwne coś, to może, słuchajcie, troszkę spróbujemy zrobić to po swojemu. Tak, wiem, to już trzeci raz burzę to. No powiedział, że to ma w 100%, wiecie, przylegać do tego, nie? Kto to powiedział, że to tak ma, wiecie, przylegać? Tylko nie wiem, jak to tam potem będzie, bo tu mamy granicę miasta. I się właśnie nie da, ale jak się wkurzę, to kupię ten kwadracik. Ale nie, na razie nas nie stać. Dobra, już ten kawałek zrobimy ręcznie. Cyk i cyk. A kiedyś było coś takiego, czekaj. Aha, bo to jest i tak w sumie dwukierunkowa, więc to w którą stronę ją ciągnę, to nie ma znaczenia. No i na pewno lepiej to wygląda. Aczkolwiek szkoda, że te pola nie przylegają, tak wiecie, równo do drogi, nie? No z tym niestety nic się nie da tutaj zrobić. No życie, 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 trudno. A tu coś też im nie podoba. Nagromadzenie ścieków, za mało elektryczności. Czy was pogrzało na tych wsiach? Człowiek wam tu buduje jakieś, kurcze... No pogrzało ich i to kompletnie, nie? No jedna farma działa normalnie. No bo jest przy głównej drodze, no czyli... Czyli co, to mam zrobić, kurczę, tak, żebyście myśleli, że macie drogę? Serio? No ale tu jest tak znowu, tak przylega i... Serio, nie rozumiem tego. Nie rozumiem, jak to funkcjonuje. No chyba, że słuchajcie, dlatego tak to wykryło, że ja to zbudowałem bez... No tak. Bo może jest tak, że ja to bym musiał zbudować teraz do drogi. I tak mi się po prostu wydaje, nie? Że... Wiecie, o co chodzi? Że na przykład jak tutaj, to musiałbym to zburzyć. I na przykład teraz to zbudować jako to, jako to. No niech będzie, że tak. No, to przylega do drogi, dopiero teraz się, wiecie, bawić tym wszystkim, nie? No dobra, no jeżeli to o to chodzi. Wydaje mi się, że chyba tak. No, zobaczcie. Nie, no. Mało wody. No jak? Ważne jest... No, ale nie miałem takiego problemu wcześniej. Przecież chyba, że kwestia tego, że... Moi drodzy, ta droga jest za wąska. W sensie, że nie wiem, że wąska droga to mniejsza przepustowość wody, nie? To już jest oczywiście tłumaczenie, które ja teraz mówię kompletnie pozbawione jakiegokolwiek sensu, ale to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która mi w tej chwili do głowy przychodzi. Tak, będąc całkowicie szczerym, nie? To jest jedyne tłumaczenie, które mi przychodzi do głowy. No to można spróbować zrobić tą szerszą drogę. Czekajcie, bo to też mamy jeszcze do zburzenia. No ewidentnie, nie? No patrzcie, no. No zgłupiałem w tym momencie, nie? Serio. Bo już jakiś tam plan tego miałem. Ale w obu przypadkach tak jest.
No to jeszcze raz, no to spróbujmy. Jeżeli to byłby powód, no to jeszcze spoko, nie? To jeszcze jestem w stanie jakoś tam to zrozumieć, że nie wiem. Ale jakoś mnie to i tak nie przekonuje, nie? Bo tak, generalnie jedno nam działa, drugie oczywiście nam działa z drzewami, no ale to akurat te drzewa to nie były jakieś tam super ważne. I tu właśnie mamy taki, kurczę, trochę nietypowy obszar, nie? I żeby to teraz... Niestety tak się męczyłem, a muszę to wyburzyć. Bo tu można... Kurczę, to jest taki obszar, no można to jeszcze pyknąć tu i kółkiem dać w tę stronę. Ale jedno tego chyba nie chwyci, mi się wydaje. No, bo to wtedy by musiało być jeszcze ewentualnie tak. No, no, ale to... No bo i tak tu stracimy. No to według mnie niech to jedno już sobie będzie... Tutaj, no to czekajcie, no to damy bliżej tą drogę najwyżej. Niech to bardziej nachodzi na siebie. A potem tam jakoś od góry trzecie się wybuduje. Ale nie będziemy budowali bez drogi. Dobra, no to drogę przesuniemy trochę. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Aż powiem szczerze, że troszkę mnie to tak... Nie, że nic nie smaczyło, ale... O, patrzcie. Tu. W zasadzie to kto powiedział, że ta droga... ma iść prosto. Później możemy ją jakoś... fajnie w zakręty ubrać. Na razie oczywiście to jest wersja testowa. Jakby ktoś się pytał, czemu takie dziwne drogi buduje. To może tu też damy kurczoki, co? O, zobaczcie, to może tak, to te kurczoki damy. Wtedy. Tutaj. Niech to będzie na przykład mniejsze. A potem jeszcze jedno się da gdzieś od góry. Tak. O, to się tam pomyśli. Dobra, zaraz to obczaję. Najgorzej jest... No i tu mi znowu, widzicie, strasznie mi tu Movita brakuje, nie? Strasznie mi tu brakuje Movita. Ja tu zrobiłem w ogóle jakieś dziwne połączenie niechcące chyba. Cholera wie. Bo to chyba nie było. No, za daleko poleciałem. Ale zobaczcie, a, bo pod autostradę, dobra. No i okej. Rozwiązała się zagadka, moi drodzy. Słuchajcie. Autostrada nie przewodzi wody, ani prądu, ani ścieków. Szybko się zorientowałem, nie? Ja pierdzielę. No teraz będziecie... Teraz w ogóle jakiś lag się zrobił, patrzcie. Pierwszy raz w ogóle podczas nagrywania mam jakiegoś laga. Nic się nie da zrobić. O, teraz. Czy laga takiego, że nic się nie dało zrobić. Słuchajcie, rozkminiałem to przez długi, długi czas, nie? A wystarczyło po prostu pomyśleć. Patrzcie, od razu podłączone i od razu działa. Dobra, to jeszcze raz zobaczmy, jak to tutaj powinno wyglądać. Załóżmy, że tego nie będziemy już zmieniali. Tylko po prostu kształt dodamy. Cyk. Tu. No już niech to już sobie będzie przy drodze. Zobaczymy, czy to po prostu da się trochę oszukać, że tak powiem, przeznaczenie i skoro nie wszędzie jest ta strefa, to jej po prostu dodać trochę.
Jak widzicie, trzeba dodawać te punkciki, bo to nie zawsze wam się przeciągnie, nie? I też musicie patrzeć, jak macie, w którym momencie macie poprzedni. O, tu. Cyk. Wtedy to powinniśmy bez problemu też. Cyk. A jednak nie. No ale to już jest tam pikuś, nie? O kawałeczek aż taki nie chodzi. Dobra. Teraz to w ogóle jakieś kształty dziwne powychodziły, ale okej, o to nam chodziło. I teraz pytanie, czy my zrobimy na przykład to zboże też tutaj? No w sumie mogłoby być jakby tą drogę, aha, tylko że jak damy drogę troszkę na prawo, no tam jeszcze jedno by mogło jakieś wjechać. O, patrzcie moi drodzy, no jest to, jest to, ma to jakiś głębszy sens. Nawet nie musiałem tu robić takiej drogi. Teraz tak, ja oczywiście drogę sobie będę robił, zobaczcie, przy patrzeniu na surowce, ale to nie da się, tak? Możemy tylko pamiętać. Dobra. I tu damy to zboże. Tak, żeby tą całość tutaj jakoś tego miejsca wykorzystać. Więc wtedy kupimy kwadracik. Moi drodzy kochani, kupimy kwadracik i tam zrobimy dojazd do, nie wiem, czwartego zboża, nie? Jakby się ktoś pytał, to tam chcę też zboże zrobić. Utwórz obszar. Cyk. No. Oj, coś spieprzyłem. Cyk, dobra. I prawdopodobnie, zaraz to oczywiście przetestuję, bo wiecie, nie lubię też rozpowszechniać jakiś głupot, żeby was też błąd nie wprowadzać. Prawdopodobnie da się wybudować to bez drogi. Najpierw robić przymiarkę, a potem do tego dokleić drogę i będzie działać. Ale zaraz to oczywiście sprawdzimy, bo wydaje mi się, że po prostu to nie działało oczywiście przez moją głupotę. Patrzcie, już mamy kolejny piąty kamień milowy, czyli w jednym odcinku pięć kamieni milowych, nie kamili milowych, co ja mówię. Pozdrawiam zresztą wszystkie Kamile, wszystkich Kamilów. Mam kilku widzów bardzo sympatycznych, Kamile. W sensie panowie Kamil, a kobiet Kamili chyba nie mam. Kobiet Kamili chyba nie mam. Widzę, także. A widzicie, bo to też się przesuwa kolejne. No, nie zawsze to tak jest, jakbyście sobie życzyli idealnie i troszkę tutaj to na pewno wymaga od was cierpliwości, ale jak we wszystkim, wiadomo, nic na łatwiznę nie ma. Dobra. Spróbujmy jeszcze jedno zboże w takim razie, bo marchewek jeszcze nie ma. A mamy marchewki dostępne. No to słuchajcie, jak mamy z tym kamieniem milowym dostępne marchewki, to pierdykniemy sobie marchewki, prawda, moi drodzy? Dlaczego by nie? Niech tu sobie będą marchewki. To nie wiem, w którą stronę to. A on się zaczyna, dobra. W drugą stronę, ale to nieważne w sumie. To nieważne. Dobra, ja najpierw sobie i tak zobaczę, jak to jest z wjazdem. Przypuszczam, że z tej strony, w której świeci się droga, jest wjazd. Tu już naprawdę zrobimy wjazd. Ja myślałem, że droga piaskowa, słuchajcie, nie przewodzi niczego, a tutaj się sam w błąd wprowadziłem. No i znowu zamula, także to jest niestety minus tego City, zobaczcie. Takie lagi są, gdzie no przecież nie mamy dużo rzeczy, które miałyby prawo
Zamulać tu się niby dzieje, a przy drodze patrz. Dopiero teraz. Że to, o, i znowu. Próbuję budować. Gdzie naprawdę mam... To nie jest nawet, słuchajcie, bo ktoś powie, dobra, ale nagrywasz, to ci laguje. No nie do końca prawda, moi drodzy, dlatego, że no widzę po prostu zużycie procesora, tak? I jakby wiecie, no jestem świadom tego, że to nie jest jakieś gigantyczne zużycie. Dobra, ja myślę, że tą drogę tutaj damy i tak wzdłuż tego. Już wam mówię, bo tam jeszcze mnie coś kusi potem z kolejnymi drzewami zrobić. Ale na razie, jak już bawimy się, na razie zrobimy, wiecie, tak tymczasowo, żeby tylko po prostu to podłączyć, żeby było sobie. Więc po prostu totalnie byle jak to podłączę, żeby najpierw sprawdzić, czy to działa, tak? O, szczególnie, że mi muli, więc też nie chcę, wiecie, tu jakieś robić nie wiadomo jakich postępów, które potem bym mógł ewentualnie stracić. A, bo to się nie da połączyć takiej drogi z taką, okej, okay. Da się, dobra. Żebym ewentualnie jakiś, wiecie, postępów nie stracił, to wolę. No i gra, muzyka działa. Także myślę, że rozumiecie, nie? Nie chcę tutaj, wiecie, jakiś robić ruchów, które by mi mogły ewentualne szkody wywołać. No i cóż. No i cyk. I to będzie chyba temat właśnie na dzisiejszy odcinek. No tak siłą rzeczy, słuchajcie, na spontanie totalnym wyszło, że dzisiejszy odcinek właściwie poświęcony rolnictwie i temu przemysłowi specjalistycznemu. No i okej. Jak najbardziej, moim zdaniem. Nawet nie śledziłem, słuchajcie, tutaj zapotrzebowania. Widzę, że domy, handel, wszystko nam tutaj woła, a ja tutaj się tak skupiłem na tym przemyśle, że nawet tego nie widziałem. No ale cóż. Już lecimy oczywiście dalej za chwilkę i przejrzymy jeszcze miasto przed... Tam zostawię ten kawałek, bo widzicie, no chodzące obiekty, nie chcę mi się z tym szczypać. Aż tak, ponieważ no mamy tu coś do zrobienia jeszcze. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Jak to wygląda? Co tu? O, no to spore obszary są na pewno zajęte. Jak widzicie, mimo tego, że to jest tak naprawdę wszystko przemysł, no bo de facto rolnictwo to też jest przemysł, plus te drzewa, to sami widzicie, że mimo wszystko zapotrzebowanie na przemysł cały czas rośnie. Może musimy tutaj zresetować. Ale bardzo wolno działa. To jestem naprawdę mocno rozczarowany tym, że tak zamula. Także no tym akcentem będziemy kończyli odcinek, bo też nie chcę wam jakiegoś, słuchajcie, lagowania pokazywać. Mnie to mocno tutaj... Zobaczcie, zresztą jak te samochody się wolno poruszają, ale z tego, co się domyślam, to prawdopodobnie, moi drodzy, po prostu jakiś update mi się pobiera, więc może trzymajcie kciuki, żeby po prostu był to update właśnie na te kurcze błędy w grze, także jak najszybciej ja, słuchajcie, to zapiszę, żeby mi się nie wysypało i no cóż, do następnego odcinka, moi drodzy, gdzie już no podziałamy zdecydowanie więcej no nad rozbudową miasta inną niż te już wsie i ten przemysł. Także zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, napisz w komentarzu swoje propozycje, co można nazywać, jak nazywać i co, jak. I do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć!